Witam Was bardzo serdecznie. Dziś kolejna recenzja produktu ze stajni Razer, a tym razem będzie to mysz Imperator. Nie zwlekając, zabieramy się do unboxingu. Zajrzyjmy do pudełka z papierkami. Zobaczmy, co Razer dołączyło nam do zestawu. Pudełko wygląda jak przy każdym innym produkcie od Razera. Otwieramy. I w środku mamy cała instrukcja obsługi. Dwie naklejki. Szybki start, jeśli ktoś nie ma czasu na całą instrukcję obsługi. Gratulacje od Razera, że zakupiliśmy ich produkt. Oraz kartka reklamowa, na której widnieje wizerunek gracza Mouse Sports, który chwali mysz Razer Imperator za jej szczególną cechę, czyli poruszany boczny grip z przyciskami. Jednak o tym później. Wyjmijmy teraz mysz z tego pudełka. Mysz Razer Imperator została stworzona z myślą o graczach praworęcznych. Rzeczywiście została profilowana w ten sposób oraz umieszczenie przycisków zostało tak wykonane, że gracz leworęczny tą myszką nie pogra. Tak więc graczy leworęcznych odsyłamy do poszukania jakiegoś innego tytułu. Jednak gracze praworęczni mogą być bardzo zadowoleni. To ze względu na to, że przyciski boczne umieszczone z jednej strony są ruchome. Pokażemy to później, na razie omówimy budowę całej myszy. Tak więc z boku mamy dwa ruchome przyciski, tylko z jednej strony, z drugiej ich nie znajdziemy. Znajdziemy również dwa przyciski na górze myszy, które pewnie domyślnie służą do zmiany czułości sensora, jednak oczywiście za pomocą specjalnego programowania możemy zmienić ich rolę na cokolwiek innego. Jako przycisk myszy figuruje również rolka, którą możemy nacisnąć i rzeczywiście to będzie odczytane jako dodatkowy przycisk. Zaprezentuję Wam teraz, jak wygląda zmiana położenia tego układu bocznych przycisków. Otóż gdy wyjąłem mysz z pudełka, to boczne przyciski były ustawione w taki sposób i ta dziura tutaj wyglądała nieestetycznie. Od początku nie wiedziałem za bardzo, do czego to służy. I pierwsze wrażenie jest takie, że chcemy przesunąć to tutaj na siłę. Bo po prostu palcem chcemy przesunąć te przyciski w odpowiednie miejsce. W ten sposób nic nie wskuramy, co jest zaletą tej myszy, dlatego że podczas rozgrywki nie przesuniemy przez przypadek przycisków w nieodpowiednie miejsce. Do przesuwania służy specjalny suwak znajdujący się pod spodem, który wykonuje wyraźne skoki i w ten sposób pomiędzy cztery poziomy możemy przemieszczać nasze przyciski tak, żeby pasowały one akurat pod nasz kciuk. Dzięki czemu rozgrywka staje się o wiele wygodniejsza. Wygląd myszy o wiele się polepsza, jeśli podłączymy mysz do komputera, a to ze względu na podświetlenie rolki, które możemy znać z myszy Razer Mamba. Logo Razera jest również podświetlone i to są te dwa elementy, które podświetlone są. Żadnych innych wodotrysków tutaj nie znajdziemy. Jeśli to podświetlenie nas denerwuje, to mamy możliwość wyłączenia go w sterownikach Razer Synapse. Jeśli chodzi o sterowniki Razer Synapse, to mysz korzysta jeszcze ze starych sterowników, tak więc posiada wbudowaną pamięć, na której zachowuje swoje profile, które możemy odtworzyć po podłączeniu do każdego komputera z zainstalowanymi sterownikami. Specyfikacja myszy prezentuje się bardzo dobrze. Poczynając od sensora, jest to sensor Razer Precision 4G osiągający rozdzielczość 6400 dpi. To pozwala na dokładną pracę nawet na największych monitorach.
Może to być uznawane za chwyt marketingowy, ale jeśli chodzi o DPI, to zawsze warto mieć dużą wartość z powodu takiego, iż kiedy będziemy chcieli przełączyć tutaj na wyższą wartość, a DPI nam braknie, ponieważ czułość w grze będzie ustawiona za nisko, no to po prostu nie będziemy w stanie ruszyć myszą na tyle szybko, żeby daną akcję wykonać w taki sposób, jak chcemy. Jeśli chodzi o sensory, to w przypadku Razer Imperator są one dwa. Jeden, o którym powiedziałem wcześniej, natomiast drugi służy do odczytywania odległości, na którą podnosimy mysz. Odległość, po której następuje odcięcie, określamy sami, korzystając ze sterowników. No i możemy to ustawić bardzo precyzyjnie właśnie ze względu na to, że przy budowie zostały wykorzystane aż dwa sensory, co może być znacznym ułatwieniem dla każdego gracza. Sensor pozwala na uzyskanie czasu reakcji na poziomie 1 milisekundy, a to ze względu na częstotliwość odświeżania 1000 Hz. Mysz podczas pracy sprawuje się bardzo dobrze. Mysz jest bardzo dobrze wyprofilowana, jest wysoka, trzyma się wygodnie i nie trzeba doszukiwać się na niej miejsca dla naszej ręki, tak jak to było w przypadku myszy Razer Naga Hex. W przypadku Imperatora mysz sama wędruje na odpowiednie miejsce na myszce i od początku używamy jej bez jakichkolwiek problemów. Nie mamy takiej możliwości konfiguracji jak w przypadku Razer Naga Hex, gdzie tych przycisków z boku było bardzo dużo. Tutaj mamy do wykorzystania dwa przyciski boczne, tak naprawdę, ponieważ dobrze, jeśli te górne służą do zmiany czułości. Dlatego, że znów w tym nowym tworze od Razera zabrakło tylnego suwaka na zmianę czułości myszy. A szkoda, ponieważ było to bardzo dobre rozwiązanie, uwalniające możliwość przystosowania tych przycisków do jakiejś innej roli. Jeśli chodzi o recenzję myszy Razer Imperator, było na tyle. Mysz ta jest z pewnością myszą udaną, z której będzie zadowolony każdy praworęczny gracz. Wygląda przyjemnie, korzysta się z niej równie przyjemnie. Ja z czystym sumieniem mogę ją polecić dla każdego gracza grającego w strzelanki, bo fani strategii czy MMO mogą sięgnąć po jakiś inny tytuł po to, by mieć dostęp do większej ilości przycisków. Natomiast ci, którzy lubią postrzelać, będą z tej myszy bardzo zadowoleni, dlatego że jest ona świetnie wyprofilowana i korzystanie z niej nie sprawia żadnych kłopotów. Pamiętajcie o odwiedzaniu naszych fanpage e-hardware oraz pro.cpu oraz zaglądaniu na naszą stronę e-hardware.pl. Do zobaczenia przy następnej okazji.